Kiedy zamykasz oczy, ukazuje ci się Candlekeep. Przechodzisz przez bramę cytadeli i wracasz do czasów dzieciństwa. U twego boku pojawia się Gorion, już wtedy siwowłosy. Ileż on ma lat, jeśli tak mało się zmienił od tamtych dni? Stoisz przed bramą wewnętrznej twierdzy i słyszysz dobiegające zza niej okrzyki. Gorion rzadko podnosił głos, a ciebie wtedy mało obchodziło, co ma do powiedzenia. Wpatrujesz się w nurt wody spływającej z fontanny i nagle twoją uwagę przyciąga jakieś odbicie. Na szczycie kamiennej ściany przysiadł spory kruk, który gapi się prosto na ciebie wielkimi czarnymi ślepiami. Patrzysz w wodę, bo nieoczekiwanie dla siebie czujesz strach przed bezpośrednim spojrzeniem na ptaszysko. Kiedy patrzysz na jego szpony, przychodzą ci na myśl palce szkieletu. Drzwi otwierają się nagle z rozmachem i wypada z nich Ulrand. Patrzy na ciebie przez chwilę, odwraca się i rzuca w głąb izby, którą opuścił tak gwałtownie. Możecie zostać, mówi z gniewem, ale zapamiętajcie moje słowa. Ten dzieciak przyniesie wam śmierć. Twoja pamięć przywołuje kolejny obraz. Z twierdzy wychodzi Gorion. Taki, jakim jest chwili obecnej. Martwy. Opuszczasz wzrok ku wodzie, aby tego nie widzieć. Kruk zniknął, twój obraz jednak pozostał. Oczy masz czarne, niczym oczy ptaka. Jaki ojciec takie potomstwo, mówi odbicie. Budzisz się z jękiem. Jak było do przewidzenia, czujesz zmęczenie.